Na jednym z parkingów przy Manufakturze pojawiło się dziś miasteczko ruchu drogowego, tworzono mapę barier przestrzennych w Łodzi. Rowerzyści mogli też oznakować swój pojazd. WORD skupił się dziś głównie na rowerzystach. Mogli na torze sprawnościowym sprawdzić swoje umiejętności. Otrzymywali też gadżety i broszury informacyjne. Przygotowaliśmy taki kompendium wiedzy dla rowerzystów. Jak jeździć bezpiecznie po ścieżkach, po drogach i w zgodzie z nowymi przepisami. Podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu warto zastanowić się, co powinno zmienić się w Łodzi, by podróżowało się lepiej. Większe nakłady na komunikację zbiorową, taką, żeby każdy, nawet ekipa telewizyjna, zastanawiała się, czy nie jest łatwiej dojechać gdzieś komunikacją zbiorową. To jest kwintesencja zrównoważonego transportu w mieście. Przypominamy, że w poniedziałek, 22 września, będziemy obchodzić Dzień bez samochodu. Właściciele pojazdów, którzy zdecydują się zostawić auto w domu, będą mogli bezpłatnie poruszać się komunikacją miejską. Wystarczy okazanie ważnego dowodu rejestracyjnego.